Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium, jest z nami jak zawsze nasz MG, Rupert ze wsi Hojten. Oraz niezmiennie mój gracz, czyli błogosławiony Werner Gorger. A czy błogosławiony to się jeszcze okaże, ponieważ dziś zajmiemy się właśnie tym tematem. Jak zostać świętym, co to w ogóle oznacza i co z tym wspólnego mają kurczaki. Dokładnie. Tutaj w ogóle chciałbym zacząć chyba tak całą tą kwestię świętych i podobnych rzeczy w lore Warhammera, jak to wygląda, jak to działa. Bo z jednej strony takie informacje o świętych czy im podobnych, bo mam takie też terminy jak na przykład błogosławione dusze, czy... I one są właściwie nawet częściej używane. Venerated souls po angielsku. Tak, zwłaszcza w drugiej edycji. Czwarta edycja z kolei zdaje się od tego odchodzić, bo tych venerated souls w głównym podręczniku ciężko się doszukać. Bardziej blessed, czyli... błogosławieni się pojawiają, chociaż to jest troszeczkę inna rzecz. W każdym razie dobrze jest mieć z tyłu głowy, że wiele z tych terminów albo się pokrywa, albo jest używana zamiennie, choć ostatecznie nie zawsze muszą oznaczać dokładnie to samo. I wydaje mi się, że też jest tak, że twórcy troszeczkę starają się unikać słowa święty z racji konotacji, prawda, do naszego normalnego, realnego świata, wiadomo, religii katolickiej czy chrześcijańskiej. Więc to może się różnie zmieniać, można mieć do tego różne podejście, ale zazwyczaj chodzi mniej więcej o te same rzeczy i większość z tych rzeczy powinna działać na podobnych zasadach, powinna być podobnie widziana w świecie. Wiadomo, że to będzie się tam troszeczkę różniło od tego, kto na co patrzy i kiedy, ale jednak, więc to takie jakby z góry takie małe zaznaczenia. No i druga rzecz, którą bym do tego dołożył, to cała kwestia właśnie o tych świętych wszelkiej maści w Warhammerze. Wzmianki się gdzieś pojawiają, za bardzo konkretnych informacji na ten temat nie ma, jak to wszystko działa. Jest w Księdze Zbawienia taka krótka ramka o tym, że gdzieś tam w Waldorfie, w Wielkiej Świątyni Wereny są wypisani wszyscy święci oficjalnie uznawani w Imperium, a w zasadzie właśnie wszystkie te błogosławione dusze, bo tam ten termin jest używany. I myślę, że to też tak ładnie pokazuje, że dużo konkretnych informacji nie ma z tego powodu, że autorzy mniej lub bardziej umyślnie tak naprawdę czerpali z tego, co my znamy z naszej historii, więc to jest bardzo też fajny sposób na to, żeby, tak jak z większością rzeczy w Warhammerze, tak jak nie bardzo wiemy, jak to zrobić w Warhammerze, to spoglądam gdzieś tam na Europę między średniowieczem a renesansem i z tego możemy kraść do woli, bo tak robią zawsze też autorzy podręczników, nie? No mniej więcej tak. I faktem jest, że nie ma tego napisanego wprost bardzo dużo, natomiast możemy wywnioskować na podstawie tego, co jest, trochę więcej informacji. Możemy na przykład wywnioskować, że każda wiara należąca do panteonu Starego Świata, tego ludzkiego wyznawanego na kontynencie przez ludzi, utrzymuje jakiś poczet osób, które stawiane są jako przykład wyjątkowo dobrze spełniającego swoje zadanie wiernego w danej domenie. Czyli mamy postaci, które stawiane są nam jako wzór. No i na przykład kult Wereny stawia za taki wzór, dajmy na to, sędziów, którzy zwalczali przestępczość. Kult Shalii za wzór stawia kapłanki czy kapłanów, którzy niestrudzenie nieśli pomoc cierpiącym. A kult Sigmara stawia... za wzór imperatorów. Kurczaka konkretnie, ale tak, był taki jeden święty kurczak. To może później do tego dojdziemy. Oraz oczywiście imperatorów, czy innych ludzi, którzy zasłynęli zwalczając na przykład chaos albo umacniając jedność imperialną. Niby oczywiste, ale jednak nie myślimy o świętych Kaina, choć na logikę również powinni występować. Wracając do pozostałych, to przykłady właśnie na takie postaci mamy bardzo często w tych wzmiankach, takich małych, to są te ramki, to są jakieś flaworki. Jest tych venerated souls, czy świętych, bardzo dużo tak naprawdę. Natomiast, no, co można wyciągnąć takiego konkretnego, to to, że mamy jakby dwa rodzaje tych świętych. Święci z tych kultów, czyli uznawani na jakimś obszarze przez konkretnych ludzi, i tych świętych sankcjonowanych imperialnych, którzy są właśnie wpisani w ten oficjalny rejestr, o którym wspominałeś wcześniej, a których ustanawia Wielkie Konklawy. To znaczy nie samo Wielkie Konklawy, które spotyka się raz na 5 lat, tylko te podkomisje w ramach tego Wielkiego Konklawy, które w ciągu tych 5 lat działają. I żeby zostać tym świętym uznanym przez Wielkie Konklawy, oficjalnym imperialnym, dana postać musi spełnić wiele warunków. Nie może to być po prostu osoba uznawana za świętego, za
jakiś wzór dla ludzi w danej społeczności, ona jeszcze musi się poszczycić co najmniej jakąś cudowną interwencją, która dzięki tej postaci, dokładnie, i dzięki tej postaci zaistniała. I pojawiają się, dajmy na to, takie postacie, dzięki którym był taki święty. Jego relikwie przechowywane są w podziemiach świątyni Sigmara w Waldorfie, na którego kościach, a konkretnie na palcu, na którym był bardzo duży pierścień, udławił się jeden z orczych dowódców, dzięki temu dana ła trochę się zawaliła. Więc to może być uznane za właśnie tą interwencję, ten jakby cud. Ale takich przykładów na to będzie bardzo dużo. Naprawdę będzie tego bardzo dużo i myślę, że większość społeczności w Starym Świecie miałaby jakąś osobę, której życie mogłoby służyć za taki przykład. Tak, zresztą dodajmy tutaj, że właśnie te oficjalnie rozpoznane błogosławione dusze, bardzo często jak najbardziej to są właśnie postaci, które są gdzieś tam otoczone czcią w jakimś zakątku imperium, czy to mieście, czy to wiosce, czy może nawet całej prowincji. I po prostu to jest jakby kolejny krok, więc można być, powiedzmy, świętym, czczonym na danym obszarze, w którym w jakiś tam sposób się oddaje modły. I po jakimś czasie, bo jeżeli sprawa jest politycznie pilna, to może być kilka lat tak naprawdę i najbliższe konklawe, a tak naprawdę może to być też z drugiej strony zamiatane pod dywan przez dziesiątki czy nawet setki kolejnych lat i przez kolejne konklawy, jeśli to nigdy nie zostaje przeklepane, ale właśnie postać ta tej tylko lokalnie czczonej może zostać wpisana do tej księgi. Oczywiście ten fakt, że ktoś zostaje wpisany do tej księgi w żaden sposób nie znaczy, że od razu całe imperium się dowiaduje o tym konkretnym świętym i wszyscy zaczynają czcić i w jego imieniu jakby prosić o tam wstawiennictwo takiej czy innej boskiej istoty. Tak, bo tutaj jest ważne, że właśnie przez modlenie się do danej błogosławionej duszy, właśnie ona ma być pośrednikiem w kontaktach do konkretnego tak, Boga. Tak, no i to jest też właśnie kalka z tego, co znamy z katolicyzmu de facto. Tu zresztą ciekawostka z tego, co ja tak sprawdzałem, jak się przygotowywałem, to Kościół katolicki nasz uznaje oficjalnie, jest zapisanych ponad 10 tysięcy świętych, więc każdy sobie jakiegoś może znaleźć w ramach potrzeb. No i tak samo myślę, że to się tłumaczy na Warhammera, bo zakładam, że po każdym konklawie ta liczba nowych świętych przybiera przynajmniej o naście, jak nie kilkadziesiąt gdzieś tam wpisanych. Ja osobiście myślę, że mniej, ale jednak przybywa totalnie, tak? Tak, no kwestia twojego Warhammera i mojego. Mi się podoba idea po prostu całych tych, wiesz, starcz papierów ze spisanych kolejnymi imionami, nazwiskami. Parę rzeczy bym powiedział o tym właśnie, jak to troszeczkę wyglądało z tego, co ja znalazłem, więc to też bierzcie pod uwagę, że to nie jest prawda historyczna i tylko na tym macie opierać swoją wiedzę historyczną. To jest tylko tak na potrzeby Warhammera, co może być pomocne. No to rzeczywiście my świętych z naszego świata też bardzo kojarzymy, prawda, kwestię męczeńskiej śmierci. I tego, że ktoś tam oddał życie w jakiś sposób i ci święci mają potem tą swoją męczeńską śmierć zazwyczaj, bo to też chyba nie jest zawsze. No i często tak też jest w Orchu, nie? Tak, często jest, ale to nie jest obowiązkowe. W ogóle tamto słowo od świętych z Greki bodajże brało się od tego, że ktoś był świadkiem czegoś i w domyśle pochodzi, prawda, jakieś zdarzenie, za którym mniej lub bardziej bezpośrednio stał jednak Bóg. I to czyniło go świętym. I w ogóle cały kult świętych, bo to bardzo ładnie myślę, że będzie pasowało do Warhammera, są jakby pewne stałe, które wywodzą się jeszcze z antyku i z kwestii legendarnych bohaterów mitycznych czy półmitycznych, którym w jakiś tam sposób w starożytnym Rzymie czy nawet Grecji była oddawana cześć. No, herosi w Grecji. Tak, dokładnie, prawda, znamy tam ze szkoły Herkulesa czy kogoś tam. No i bardzo często te miasta, tak samo jak właśnie w Orchu, to ci mityczni założyciele miasta bardzo często miały właśnie jakąś taką centralną figurę boską bądź półboską właśnie jakiegoś śmiertelnika, który mógł być zasłużony, czy potem wstąpić, czy był po prostu półbogiem. I to w ten sposób to była ta ziemska okowa tej świętości. Miasto było wyjątkowe, ponieważ miało wyjątkowego właśnie legendarnego założyciela i kult święty, jak chrześcijaństwo, prawda, na to wszystko się rozkładało, no to pewne rzeczy też wykorzystywało, nawet niekoniecznie specjalnie, chcę to powiedzieć, tylko tradycja ludzka taka była, że się czciło kogoś konkretnego. To też jest bardzo praktyczne, no bo dużo łatwiej jednak poprosić, nie wiem, Judę od spraw beznadziejnych niż Boga bezpośrednio, o coś, co może być dla nas ważne, ale uważamy, że jest to
niekoniecznie aż tak ważne, żeby iść z tym na samą górę od razu do szefa wszystkich szefów. I myślę, że to bardzo ładnie nam też pasuje do Warhammera z racji tego, że właśnie mitycznych postaci w lore no mamy mnóstwo, więc ja nie widzę problemu, żeby ktoś chciał oddawać jakieś modły Magnusowi Pobożnemu, zwłaszcza jak, wiesz, mają wioskę zaatakować orki po nocy i on chce na przykład właśnie, wiesz, w jakiś sposób poprosić o wstawiennictwo, poprosić o to, żeby ta walka się udała i móc dożyć, powiedzmy, do tego ideału. Od tego mamy konkretną błogosławioną duszę. Nazywa się Thea Diesel i to jest postać, do której modlą się ludzie zagrożeni przez zieloną skórę. O, bardzo ładnie. Ale też powinniśmy wiedzieć, że te jakby strefy wpływów, tak samo jak w głównych bogach one się troszeczkę nakładają, tak samo pewnością jest wielu świętych od jednej rzeczy i tam będą różne naleciałości z jednej i z drugiej strony. No a oprócz tego ten kult świętych jest często jednak bardzo ograniczony geograficznie, w sensie czasem to mogą być konkretne wioski czy okolice miejscowości, czasem to będą większe połacie terenu, no ale jednak prawdopodobnie ci pomniejsi święci będą tak samo jak pomniejsi bogowie, bo nie zapominajmy o tym, że Imperium jest pełne jednak pomniejszych bogów, gdzie w lore mamy wymienionych z nazwy tych największych, zwłaszcza w głównych podręcznikach, tam nie wiem, pradziadek Krake czy Katia, to tego na pewno jest dużo więcej. Autorzy nam jak najbardziej sugerują, że tak, to jest tylko część tego wszystkiego, o czym wiemy, wszystkiego wam nie będziemy wypisywać, bo jest tego za dużo, a oprócz tego nikt tego jeszcze nie wymyślił. I mistrz gry jak najbardziej na swoje potrzeby powinien wymyślać tych kolejnych świętych. Tak swoją drogą tutaj trzeba zaznaczyć, że też większość jakby okazji oficjalnie uznawanych na danych terenach, lub nawet nie tyle oficjalnie, to przez wszystkich ludzi, czyli to będą czy takie, czy nie inne święta, większe jarmarki, czy dni targowe, prawdopodobnie jak nasi gracze gdzieś by tam bardziej poszperali w lokalnej biblioteczce, albo poczytali, popytali co starszych i co więcej wiedzących ludzi o tych sprawach, to się okaże, że tak, ten jarmark jest z racji tego, że święty Kurt, wyznawca Tala, wtedy przyniósł 3 jelenie w ciągu srogiej, nie wiem, powodzi, gdzie wszyscy marli z głodu i na pamiątkę tego dnia właśnie mamy teraz jarmark i możesz tutaj kupić medalik ze świętym Kurtem. Tak, i myślę, że tutaj fajnie, że wspomniałeś nasz antyk, bo tutaj kilka rzeczy też jest bardzo podobnych. To znaczy, jak w naszej prawdziwej historii, wiesz, bogowie byli tworzeni i potem odchodzili w niepamięć, to podobnie jest w Warhammerze. Na samym początku, jak tutaj też wspominałeś o tych dawnych, naprawdę dawnych bogach, nie wiem, Sol albo Ahalt i tak dalej, no to są bogowie tych plemion ludzkich, które zamieszkiwały Basen Rejku dawno, dawno temu. No ale ci bogowie odeszli, dziś już nikt o nich nie pamięta. Ale może zamiast całkowitego odejścia właśnie w niepamięć, zostali jakby zaadoptowani jako te Venerated Souls. Na pewno wiemy, że coś takiego stało się w ujściu Rejku z Olowaldem, czyli z bogiem Delt Rejku, który miał tak naprawdę stać za założeniem Marienburga. Tylko że z czasem i z powodu interwencji kultu Manana i tak dalej, odebrano mu jakby status pomniejszego boga i został zdegradowany do bycia właśnie błogosławioną duszą. Do bycia pośrednikiem w kontaktach z Mananem tylko. Choć wcześniej był miejscowym, lokalnym bogiem. Tak, do tego dodajmy jeszcze fakt, że oprócz właśnie bycia świętym, czy tą błogosławioną duszą, na którą pozycję można zostać wyniesionym, bądź do niej zdegradowanym, można jeszcze stać się czymś, co zwykle nazywa się aspektem jakiegoś boga. Często te istoty, to można powiedzieć złe określenie, te byty mają właśnie swoje rozmaite aspekty. Ludzie modlą się do innego troszeczkę Manana, kiedy modlą się o szczęśliwą podróż, nie wiem, w wyprawie za morze, a troszeczkę do innego jak rano, prawda, rybacy wypływają i proszą o szczęście w dobrym połowie. Wiesz co, mi się wydaje, że teraz wchodzisz bardzo głęboko w kwestię wymyślonej teologii. To jest właśnie aspekt Manana, czy to jest jakiś święty Manana, który jest odpowiedzialny za dane coś, no to jest tutaj, wiesz, dla jednych będzie to oczywiste, dla innych będzie herezją, więc myślę, że to kontynuuj, ale to jest dobry motyw właśnie na to, żeby to kiedyś wykorzystać na sesjach, które są bardzo związane z jakąś religią. Jak najbardziej. Podoba mi się, że po ponad 2 latach prowadzenia tego podcastu zauważasz, że za głęboko wchodzimy w pewne kwestie. O, akurat przywołałeś Manana, tam płytko nie może być. To też prawda, to musi być głęboko. Ale tutaj też chciałbym właśnie, a propos właśnie grania na sesji, myślę, że
nie chcę powiedzieć, że błędem jest, bo to nie jest tak, ale zwykle jako gracz, czy jako właśnie mistrzowie gry, no to Manan, czy wszyscy ci wielcy bogowie, to jest taki łatwy skrót myślowy, żeby o tym powiedzieć po prostu. Okej, jesteście na morzu, no, modlicie się do Manana, jesteście w leśnej głuszy, to tam do Tala, przygotowujecie się do walki, no to tam Ulrich czy Sigmar, ale wydaje mi się, że z tego wszystkiego właśnie co wiemy, jak Warhammer jest zbudowany, jak się opiera na naszym świecie, to realistycznie rzecz biorąc zazwyczaj większość ludzi modliłaby się do konkretnego boga właśnie przez wstawiennictwo jakiegoś świętego, którego znają, a na pewno jakiegoś tak. Znają, bo jak zabita dziurami wiocha by to nie była, to najdalej, wiecie, kilka mil w większej wiosce jest kaplica, w której są złożone, nie wiem, szczątki płaszcza starego Reynalda, który właśnie sprawił, że najazd zwierzę ludzi 300 lat temu, jak opowiadała prababka, się nie udał, bo on sam z mieczem zdobytym gdzieś tam obronił tutejsze sioła. I mówię, na sesji łatwo jest o tym zapomnieć, bo siłą rzeczy, jak sobie gramy, no to wiele rzeczy upraszczamy, czy chcący, czy nie chcący. Ale jakbyśmy chcieli tam pokusić o troszeczkę głębszy lore, o troszeczkę więcej klimatu, to myślę, że właśnie w sumie dobry pomysł byłby na zrobienie sobie tabelki takich najpopularniejszych świętych od różnych bóstw. Przy czym uważaj, uważam, że w tej tabelce te błogosławione dusze nie powinny być sobie równe. Tutaj wydaje mi się, że teologia tamtego świata wytworzyłaby jakąś ich hierarchię, tak jak w naszym świecie na przykład, no, jako świętych masz też archaniołów, prawda? Mhm. I akurat o nich to słyszeli wszyscy. Mhm. Więc myślę, że powinna być też taka hierarchia, dajmy na to, świętych Kościoła Sigmara, o których słyszeli wszyscy i do których zawsze się modli przed walką, dajmy na to. Ale byłaby też masa świętych, którzy niby formalnie byliby im równi, ale o których mało kto słyszał, bo są na przykład patronami jakiejś bardzo niszowej czynności, czyli wielkiej grupy zawodowej. Co ciekawe, według mnie też wpływa na moc danego świętego, bo okej, oni w lore mają być takim pośrednikiem między światem ziemskim a światem właśnie bogów Panteonu, co jakby posiłkować się rzeczami z naszego świata, to stawiałoby ich w pozycji greckich daimonów, w uproszczeniu takich pośredników między bogami a ludźmi. Nieważne, nie jestem od tego specjalistą, nie będę w to wchodził. Ale przekładając to na Warhammera, to przecież ci święci, im więcej ludzi ich zna, tym powinni mieć większą moc, bo skoro są bogowie, o bogach słyszeli wszyscy i wszyscy w nie wierzą, to ci bogowie istnieją. Podoba mi się, jak poruszasz tematy herezji. Dziękuję. I podobnie będzie z tymi świętymi, prawda? Oni też będą mieli jakąś moc i może faktycznie czasem będą interweniować. Troszeczkę tak, ale ja bym jednak to też chciał obrócić, bo jednocześnie mi się wydaje, że jak najbardziej, wiesz, ja rozumiem, że wszyscy się tam modlą przed bitwą do wielkiego Kurta z Altdorfu, który był wspaniałym rycerzem i dokonał cudownych czynów i na pewno był dobrym synem Imperium. Niemniej jednak my w Kleinstadt mamy swojego Kurce Wursta, który może nie jest tak bardzo znany, może nie wszyscy o nim wiedzą, może nie wszyscy się do niego modlą, ale modli się do niego parę osób i on ma czas, żeby nam pomóc w tej walce, bo Kurce Wurst kiedyś własnymi rękami zadusił 5 snotlingów, tak? Jak chcesz się modlić do krótkiej kiełbaski, to się módl. Ej, uważaj, co mówisz o świętym Kurce Wurście z Kleinstadt pod Altdorfem, dobra? Tak, bo ja tutaj twojej matki nie obrażam, dobra? Ja twojego świętego też nie. No, ale tak rzeczywiście ten power leveling wzajemnych świętych pewnie w jakiś sposób powinien się, wedle tego wszystkiego, co wiemy o Warhammerze, przekładać oczywiście na ich ewentualną moc, chociaż mówię tutaj kwestia mocy, a kwestia tego, czy zauważą, to też są dwie różne kwestie, które myślę, że pragmatyczny wierzący powinien rozważyć. Cała kwestia tego, jak to się dalej potem właśnie toczy w kwestii, wiecie, zostawania pomniejszymi bogami, prawdziwymi bogami, czy właśnie aspektami wspomnianych bogów, to już jest też inna kwestia. No, wszyscy wiemy, że człowiek bogiem zostać może, bo Sigmar dał temu przykład. Natomiast ja bym tutaj chciał jeszcze poruszyć inny, bardzo związany z kultem świętych temat, bo ten odcinek już długi jest, a mianowicie kwestie relikwii, bo to jest druga najważniejsza rzecz, a tak według wielu zapewne pierwsza najważniejsza rzecz związana ze świętymi. Tak, a ja dokończę kwestię tego kurczaka, o której zacząłem na początku, bo to też jest... Mów, bo właśnie... Więc po pierwsze, relikwie to jest absurdalne, jak bardzo ważny jest to temat w naszej własnej historii, o czym łatwo jest zapomnieć. Mi się ostatnio zdarzyło turystycznie zwiedzać jedną z większych katedr w Polsce i takich starych, znanych. Ilość po prostu wszelkiej maści relikwiarzy, relikwii i innych tego typu rzeczy jest zaskakująca po prostu, jak wiele da się tego zgromadzić w jednym miejscu.
gdzie, no, spójrzmy prawdzie w oczy, relikwie to są albo relikwie pierwszego stopnia, czyli to są szczączki ludzkie, albo relikwie drugiego stopnia, to są rzeczy, które miały styczność ze świętym. Czy to za jego życia, czy już po jego śmierci, co w ogóle jest ciekawą rzeczą i o tym mam fajną wstawkę, ale to za chwilkę. W każdym razie tego i było naprawdę mnóstwo, to było kiedyś, rozmawialiśmy o pielgrzymkach i tak dalej. Te relikwie były regularnie sprzedawane wszystkim, to jak jesteś bardzo bogaty, to tam kupujesz kość z palca tego czy innego świętego, ale większość normalnych ludzi, jak idzie na pielgrzymkę, to potem kupuje kawałek fragmentu płaszcza, którym było owinięte ciało czy coś takiego. Oczywiście tych fragmentów płaszcza jest na tyle dużo, że dałoby się tym płaszczem cały Altdorf przykryć, ale mniejsza z tym. W każdym razie, i to jest historyczne, co znalazłem, bardzo mi się podobało. Mamy relikwiarze, prawda? Relikwiarze to są fajne rzeczy do przetrzymywania relikwii po to, żeby one nie niszczały, bo relikwie zazwyczaj są w jakiś sposób pochodzenia biologicznego, nawet jeżeli to są, prawda, nie wiem, właśnie całuny czy nie całuny, to są to rzeczy, które relatywnie na przestrzeni lat szybko się niszczą, więc mamy relikwiarze po to, żeby je przechowywać, a oprócz też po to, żeby to dużo ładniej wyglądało, no bo siłą rzeczy zasuszone szczątki, bądź rzeczy, o których się twierdzi, że są szczątkami ludzkimi, aż tak dobrze nie wyglądają. Chociaż w realiach Warhammera nikt nie ma z tym żadnego problemu, bo noszenie czaszek tu i ówdzie jest jak najbardziej okej. Okay. Ale jest jedna relikwia, już nie pamiętam czyja. Relikwiarz. Jestem pewien, że to nie był pojedynczy wypadek. Relikwiarz jest tak zbudowany, że u góry jest dziurka po to, żeby wlewać olej. Ten olej spływa po relikwii, tam jest właśnie jakiś palec czy coś takiego. Dzięki temu, że spływa po tej relikwii, no to staje się, jakby zyskuje cząstkę tej mocy i świętości od tej relikwii. I on spływa na dół do takiego zbiorniczka, gdzie można go spokojnie zebrać, do takiej małej buteleczki. I te buteleczki były cały czas sprzedawane w miejscu kultu tego świętego. Z tym olejem, który spływał tam po palcu, czy czym tam, co zostało po tym świętym. I takich i podobnych historii, oczywiście zarówno w naszej historii, jak i w świecie Warhammera, moim zdaniem, musi być całe mnóstwo. Bo jest. Żeby nie szukać daleko, masz w Delbert świątynię, w której przechowywana jest ręka odcięta wielkiego teogonisty Helmgarta. Mieliśmy aferę całunu swego czasu. Ten całun, jeśli dobrze pamiętam, był technicznie relikwią po Magnusie Pobożnym. Więc, wiesz, tych i prawdziwych relikwii i pierwszego, i drugiego stopnia będzie masa w Starym Świecie i w Imperium przede wszystkim, ale będzie jeszcze więcej fałszywych, bo wiesz, to jest biznes. Taka relikwia to jest miejsce, do którego się pielgrzymuje, jeśli jest sławna. A jeżeli nie jest sławna, no to można zrobić z niej sławną relikwię, no i oczywiście pobierać kilka szylingów za to, żeby móc przelać przez nią trochę tego oleju, no i nakręcić lokalną ekonomię. Wiesz, cała afera z tym kurczakiem, do którego zmierzam od początku tego odcinka. Będzie już 30 minut. Tak, było to jakoś w XV wieku kalendarza Imperium, działo się to w Stirlandzie i pewien gospodarz odkrył nagle, że na jego kurczaku pojawiła się twarz Sigmara na piórach. No i zaczął lokalsom pokazywać tego kurczaka z twarzą Sigmara na piórach za drobną opłatą. Miejscowy kapłan Sigmara chciał to sprawdzić, no i kiedy stwierdził, że to jest twarz Sigmara na piórach, narysowana, zdaje się, węglem, no to okazało się, że miejscowy tłum chce go zlinczować, więc od razu to cofnął i powiedział, że nie, on tylko zazdrości, bo jego kurczakom takie pióra, takie rzeczy się nie pojawiają. Kurczak został wyniesiony naprawdę do statusu błogosławionej duszy, żył ponoć długo, dużo dłużej niż wszystkie inne kurczaki zwykle żyją, doradzał władcom Stirlandu przez pewien czas, a jego kości, raczej nieogryzione, spoczęły w kryptach pod katedrą Sigmara w Altdorfie. Więc wiesz, tutaj te relikwie mogą być naprawdę dziwne i można im przypisywać naprawdę dziwne właściwości. Ciekawy sposób na rozpoczęcie hodowli kurczaków z wolnego wybiegu, ale a propos tych wszystkich relikwii, mi się podoba właśnie pomysł, wiesz, zwykle jak patrzymy na ilustracje do Warhammera, one zawsze mówimy, że one są przesadzone i no siłą rzeczy zawsze są te czaszki, kości, skrolle i inne takie rzeczy w zasadzie oblepione na tych wszystkich ludziach, ale prawda też jest taka, że właśnie jakby się w to wgryźć, że spora część z tego jednak byłaby realistyczna, w sensie, że jeżeli jesteś, wiesz, tym bardziej poszukiwaczem przygód, nie? I kupiłeś sobie, nie wiem, część kości jarzmowej jakiegoś tam świętego spod, nie wiem, Averlandu. Dobra, to może nie działać, ale
z drugiej strony stary, masz kość świętego, tak? A widziałeś już nie takie rzeczy w swoim życiu, bo gadające szczury, cholera, latające demony, ty masz tę kość świętego i ona jest z tobą, co by się nie działo. Ale to są relikwie, które, wiesz, będą cię chroniły w bitwie, wiesz. Przenieśmy się na chwilę do Bretonii. Co tamtejsi chłopi potrafią nosić ze sobą do walki? Znaczy, już zakładając, że są na tyle świrnięci, że chodzą z tym kościotrupem, prawda? Przecież oni niosą kości rycerzy Graala ze sobą. To są relikwiarze chodzące. Dokładnie. Gdzie de facto właśnie tak Bretonia świętych ma w postaci rycerzy Graala w większej części, no i tam troszeczkę tych... No i plus innych, wiesz, no. Rhea, Tala, Manana tak samo. Mm. Więc wiesz, no tam nie będzie tych imperialnych, błogosławionych dusz, no ale tacy święci, uznawani za takich, będą i w innych rejonach Starego Świata, czy to w Tilei Estali, czy to zapewne też również w Arabii, o której wiemy mało, ale no też tam różne wpływy kulturowe z różnych religii możemy ekstrapolować, że tam będą docierały. A więc tam będzie podobnie. Dokładnie. Tak w sumie na zakończenie to bym jeszcze dołożył, że to samo powinno tak na dobrą sprawę tyczyć się magicznych przedmiotów. W sensie, jeżeli mamy jakiś magiczny przedmiot, który wciąż ma pochodzenie imperialne, prawda, nie jest to miecz Wojownika Chaosu, czy coś tam od Dark Elfów, czy nawet innych elfów, to są spore szanse, że za tym mieczem, czy innym przedmiotem może się kryć jakaś historia, która jest właśnie uważana za to, że walczył tym dany święty. Zresztą też wiemy, że magiczne przedmioty czasami są tak tworzone, że uznaje się, że one były w rękach kogoś wyjątkowego, czy w jakiś sposób były czczone właśnie z racji tego w miejscu, w jakim się znalazły, więc ten magiczny miecz, który tam dodaje, nie wiem, bonusy do ataku czy cokolwiek, tak naprawdę jego historia może być taka, że był w dłoniach obrońcy Bogenhafen, który dzielnie oddał swe życie, ale to ostrze przecięło demona i było to wystawione w jakiejś kaplicy przez wiele, wiele lat, ale potem gdzieś zniknęło, była wojna, zaraza i nagle trafiło w dłonie naszego bohatera, tak? Niemniej jednak coś takiego może mieć taki właśnie długi życiorys i ten właśnie aspekt świętych może się przejawiać w wielu takich częściach życia, o których myślę, że wielu z nas normalnie by nie pomyślało, a jednak tak, bo prawda jest taka, że ciężko znaleźć coś, w co tego świętego nie można byłoby wcisnąć i w co nie byłby wciskany siłą rzeczy, chcąc, nie chcąc. Tak, tak, zwłaszcza po śmierci, zwłaszcza w kawałkach. Mm. Bo żywych świętych też mamy, ale to już jest troszeczkę chyba inny temat, zresztą o którym też tak wiele nie ma powiedzieć. W każdym razie no, nam już troszeczkę czasu tego mija, więc chyba powoli będziemy kończyć ten odcinek. Też tak myślę, natomiast jeszcze przed końcem chciałbym tutaj, nie wiem, może zaapelować, że może faktycznie częściej z tego elementu korzystać na sesjach i może niekoniecznie wokół niego kręcić całej sesji, ale nawet jeśli tego nie robicie, a to może być ciekawe, na przykład wykradanie relikwii świętego to może być dobry temat na całą kampanię, tak swoją drogą. Ale wiesz, dodać to tutaj, tam jakaś modlitwa do tego, taki drobny smaczek, który może sprawić, że ten świat trochę bardziej ożyje. A, to teraz wyobraź sobie, co by się stało, jak gracze, wiesz, wykradają niby ciało świętego, są już w tym grobowcu, mają wszystko otwarte, są kości i okazuje się, że tam jest, nie wiem, na przykład fragment skrzydeł, albo, nie wiem, trzeciej ręki, albo pazurów na tych dłoniach i się okazuje, że ten święty mógł mieć, cóż, wstawiennictwo różnych bogów za sobą. Tak. Więcej niż jeden bóg, tak. Lama. Dobra, ale z tym was zostawimy chyba już na dzisiaj. Dokładnie tak. Zapraszamy na naszego Discorda. Tam możecie się podzielić swoimi teoriami na temat Venerated Souls. Jak najbardziej. Oczywiście chcemy przypomnieć o naszym konkursie na wygranie drugiej części niezbędnika do kampanii Wewnętrzny Wróg. Żeby wziąć udział, wystarczy być naszym patronem, zostawić komentarz pod postem, więc polecamy. Jakbyście chcieli, to zostało jeszcze kilka dni do jego końca, więc czas się spieszyć. A ludzi pretendujących do wygranej nie jest dużo, więc szanse stoją po waszej stronie. Ranald, miejmy nadzieję również. Życzymy wam w każdym razie szczęścia i powodzenia. Dziękujemy naszym patronom, którzy wsparli powstanie tego odcinka. I oczywiście jak zawsze czekamy na wasze komentarze, pomysły i sugestie zarówno a propos tego, co zrobiliśmy w tym odcinku źle bądź dobrze, jak również co byście chcieli usłyszeć od nas w kolejnych tygodniach. A my się z wami żegnamy i do usłyszenia za tydzień.